Czwarty gołąb na aukcję. Niebieski samczyk o numerze PL0452-24 rok 339. Gołąb ten jest wnukiem do czterech zwycięzców lotów na wspólnych gołębnikach gołębi, które zajęły pierwsze miejsce z lotu finałowego. Jeden gołąb, a czterech zwycięzców. W tym gołębiu każdy dziadek wygrał wspólny gołębnik, także no, ja jeszcze osobiście takiego gołębia dawno chyba nie widziałem nigdzie. Złożyłem to z premedytacją pod tą parę, pod Pattaję właśnie trochę. No i na razie jest dziecko z tej pary na Pattaji, które leci bardzo ciekawie. Bo... A to Hubert oznacza, że brat tego gołębia bądź siostra tego gołębia lata na Pattaji? Tak, tak. Wow. Lata, no i ostatnio była właśnie dziewiąta na 9000 gołębi. 4 razy był ten gołąb już w pierwszej setce. Wow. Także no, na razie są to loty, wiadomo, tam poniżej 200 km, 150 czy ileś tam, no to tak nie przekłada się. A zobaczymy jak dalej, no ale ma pochodzenie ten gołąb, żeby tam może coś polecieć. Jest to gołąb starszy, czerwcowy taki, takiej budowy. Skrzydło tego gołębia. Spierzony jest cały. Bardzo drżące, mocne skrzydło tego gołębia. Mówię, budowa też kapitalna, samczyk. Bardzo fajny, na pewno też. Ktoś weźmie go w rękę, tak jak ja teraz, to będzie się cieszył, jak ten gołąb wygląda, jak się prezentuje. No i najważniejsze, jakie ma pochodzenie, bo wygrywanie tego gołębie mają w genach. Teraz trzeba tylko na odpowiednim locie i na odpowiednich warunkach wykrzesać. Muszą to wykrzesać z siebie i myślę, że na pewno jest to duża szansa na wyhodowanie kolejnych zwycięzców. Jego ojciec to ten gołąb tutaj, który... To jest ten gołąb od doktora Brokampa. Gołąb, którego rodzicami są zwycięzcy Pattaji i Algavre Golden Race, czyli dwóch gołębników największych na świecie. Też ten brat tego gołębia już dał chyba ze dwóch zwycięzców. Widziałem w rodowodach na wspólnych gołębnikach. Trzeci był gołąb z finału w Hiszpanii, po jego bracie też. No mówię, wyhodowałem coś takiego fajnego. Niesamowicie to skrzydło mu całe chodzi. Teraz to będzie dobrze widać. O, tak wygląda ten gołąbek. No mówię, naprawdę coś fajnego. Cieszy oko. No powiem ci, że gołąb mocny, a tym bardziej jeszcze chcę dodać, że no nie spotkałem się nigdy z gołębiem, którego dziadkowie to czterech zwycięzców wspólnego mika. No wyjątkowy gołąb i wyjątkowe parowanie. Tak, zdecydowanie wyjątkowe. Może ktoś było kiedyś, może nie było, bardzo rzadkie, ale no faktyczne, bo też te gołębie sparowałem z premedytacją. Na wspólnych gołębnikach wygrałem w Polsce praktycznie wszystko, oprócz pierwszego gołębia z finału. Także to było trochę taka zagrywka celowa. Może tam kiedyś coś z tych gołębi właśnie przytrafi. Dwoje rodzeństwa zostaje u mnie. Jeden, tylko jedyny idzie na aukcję. Żaden gołąb też nie został sprzedany z tej pary ode mnie z gołębnika.